Hej, hej wszystkim. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście na wstępie trzeba to wszystko pozbierać, co tutaj mamy. I widzę, że wszystkie dzieciaki nam tutaj dorosły. No więc trzeba wami się zająć. Dobra, nic nie potrafisz, to idź tam. Agility, ok. Ty, moja droga. Endurance, to możesz iść tutaj na magazyn. Czemu by nie? Nic nie robisz, ale masz troszkę siły, więc zaproszę cię na górę. A ty? Endurance. Okej, no brakuje nam zdecydowanie prądu. Spróbuję to jakoś przyspieszyć. Okej, jest sukces. A woda będzie za tony. Muszę mieć za minutkę. To nie ma co tutaj przyspieszać i kusić losu. Jeszcze tylko sobie sprawdzę. Coffee break. Ability. Okej, to jesteś ty, więc... pokazuje mi zero, że masz na ability. Dawaj, dawaj. Skakuj tam. Też u ciebie tutaj ability jest na trzecim poziomie. Okej, co mogę jeszcze tak naprawdę tutaj porobić? Ty masz dużo siły, więc zapraszamy cię tam oczywiście na górę. Ty już mógłbyś zacząć tutaj coś robić i wytwarzać ten prąd. Okej, sprawdźmy sobie tak. Te osoby mają najwyższe i te osoby przydałyby się do kuchni. Woda zebrana. 8 sekund, więc zaraz będzie też zebrane jedzonko. Okej, już przynajmniej sprawa z zapasami jest wyjaśniona. Mam 1200. Na pewno magazyn będę musiał powiększyć. Do magazynu tam endurance będzie potrzebne. Jeśli dobrze pamiętam, tak. Więc mógłbym w sumie już kogoś... Ty na pewno nie. Ty też nie, ty też nie. Storage room, ok. Coffee break. I lecimy z tobą na dół. Okej, no tutaj powinienem mieć to ability na wysokim poziomie. Miejmy nadzieję, że te postacie jako tako ten poziom... O, ty to ładnie trzymają. Plus tutaj będę miał jeszcze jedną taką z troszeczkę wyższym poziomem. Siła. No tutaj niestety tą, z tą siłą to troszkę te nam osóbki nie grzeszą. Mam 5 na 6. Mógłbym ciebie jeszcze wysłać tutaj na górę. Ty masz mega dużo tej siły. Ale woda też jest nam niestety bardzo potrzebna. Percepcja bardzo dobrze. Tutaj percepcja kuleje strasznie. I tutaj też. Niestety, ale... już chyba wolałbym którąś z was tutaj zamienić. Na przykład ciebie tu, a ciebie tutaj. Żeby już tutaj troszkę nam się więcej tego wytwarzało.
To będzie jakiś tam zamysł. Okej. Na pewno jeszcze tutaj mogę zrobić kolejną windę. O, urodziło nam się dziecko, ale będziemy potrzebować też kolejnego pokoju. A chciałem właśnie tutaj zrobić ten miejsce do ćwiczeń, do ćwiczenia. Ćwiczeń. Dobra, jak to głupio zabrzmiało. Dobra, zrobimy tak. Tutaj damy kwaterę. I w ten sposób będę mógł... Samuel Lovelace. Będę mógł przyjąć na świat kolejne potomstwo. Tutaj oczywiście będzie miejsce na nasze, na naszą przepompownię. Więc to sobie zostawię. Chcę to jakoś tak ładnie i składnie budować. Tego kamienia prędzej czy później trzeba będzie się pozbyć. Ale... 55... No tego nie chcę przyspieszać, ale... Z chęcią bym się wybrał na jakąś wyprawę. Jak tam z levelami? No niestety, ale... George Clark ma 7 level. Turner 12. Ewentualnie tutaj mogę sobie spokojnie pojechać. Okej, i dajmy Clarka. Co, 3? Cholera, mam 2. Ile to w ogóle potrwa? Nie wiem, zaraz to sprawdzę, na razie pozbierajmy to, co tutaj jest. 5 godzin. Strasznie długo. A gdybym chciał tutaj się wybrać, to przyspieszenie potrwa tylko jedną butelkę Nuka-Coli, co oczywiście jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Zastanawiam się, czy jeszcze na przykład kogoś tutaj nie wysłać. David Wilson. Ty sobie tutaj pracujesz, to chyba... No dobra, też weźmy go do naszego teamu, zawsze coś tam postrzela. I wyruszmy na naszą kolejną podróż w nieznane. Okej, przyjdzie nam eksplorować. Tutaj nie doczytałem, ale chyba w jakąś fabrykę, która wydaje się dosyć spora. Więc zabierzmy się oczywiście za przeszukiwanie. Kapsle, Nuka-Cola, to na pewno nam się przyda. Radawaje, samochodzik i kapsle. Teraz zejdę sobie tutaj na dół. Ten teren przeszukam, oczywiście później zajmę się górą i tą część zostawię sobie na sam koniec. Okej, tu już są góle. Ale powinniśmy sobie dać z nimi radę. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, tak trochę. Trzeba przyznać, że robią obrażeń. No, atakujcie, atakujcie. Okej. Kolejna Nuka-Cola. Okej, troszkę rzeczy później do produkcji. Czy tam coś jest? Tak, to jest coś do zabrania. Steampack to na pewno się przyda.
karaluchy raczej nie powinny stanowić większego zagrożenia. Dokładnie. No może ten gość poza tymi dwoma pozostałymi tak troszkę kiepsko sobie radzi, ale generalnie wychodzi całkiem dobrze. Kolejna nuka kola. No. Chciałbym to. Okej, jakiś armor na pewno się przyda. Idźmy na te wyższe kondygnacje i zobaczymy, co tam ciekawego uda się odnaleźć. Miejmy nadzieję, że więcej guli nie będzie, bo one tutaj raczej potrafią zrobić sporo zamętu, ale zobaczymy. Najwyżej będziemy używać więcej steampacków. Radaway, steampaki, bardzo dobrze. No tak myślałem, że tutaj wyskoczą karaluchy. Okej, zostały jeszcze dwa. To powinno szybko załatwić sytuację. Okej, kolejny armor. No, chłopaki, proszę dalej. Nie ma czasu. No, jakiś gość. Okej. Ocaliliśmy jego bekon. Czy widziałeś Paulę Plumpkin? Tak, widział ją. Ale gdzieś chyba uciekła. Kolejne nuka kole. Bardzo dobrze. Oczywiście my idziemy dalej eksplorować. I znowu karaluchy. Ale damy sobie radę. Okej, karaluchy zlikwidowane. Czy coś tutaj jeszcze? Nie, ale za to bym ciebie uleczył. Jak tam pozostali? Okej, tak może być. Lećmy więc dalej. Kolejne gule. Powinniśmy dać sobie z nimi jakoś radę, więc bez paniki, wszyscy podleczeni. Tu jeszcze jakiś safe nas czeka, więc może jakieś ciekawe rzeczy uda się w nim znaleźć. No, strzelaj. Radawaya. Kolejne poziomy tutaj osiągają. Czyżby karaluchy tutaj miały się pojawić? No nie. No i została nam ta ostatnia część budynku. Okej, trzy karaluchy. I zjeżdżamy powoli w dół. Jeszcze winda będzie. No, jeszcze dwa pomieszczenia nam zostały. Okej, na samym dole nic nie ma.
Tak więc możemy spokojnie wracać. Quest complete. No troszkę więcej kapsli tutaj na pewno by się przydało, co byłoby oczywiście lepszym rozwiązaniem, ale nie ma co. Tak jest dobrze. Okej, collect. Wszystko wyzbierajmy. Sporo osób tutaj zyskuje u nas levele, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Miałeś dużo ability, to oczywiście idziesz do kuchni. A ty pracowałeś u nas w naszej przepompowni. Okej. Co udało nam się tutaj odblokować? Oj, troszkę. Classroom do nauki inteligencji. Okej. Troszkę tej kasy udało się zebrać. Aha. Nie, nie, nie. Zmykasz na górę. I ty też tutaj lecisz. Ta dwójka sobie spokojnie poradzi. Tak więc nie ma problemu. Nie trzeba im tam jakoś wybitnie mocno. O, to nie ty byłeś. Ty miałeś tutaj iść. Dokładnie. Trochę nam tutaj zwiali. Proszę ich szybko dobić. Okej. Dodatkowe kapsle zawsze się przydadzą. Tylko teraz tak. Ty tutaj nam zaopatrujesz wodę. Okej. Takie ustawienie będzie całkiem dobre. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj na nasze zadania. Kiepsko. Kiepsko wygląda ta kwestia tych zadań. Prądu brakuje. Spróbuję. Nie mogę sprawdzić, jak tam kwestia z naszym jedzonkiem. Okej, no minuta. Trzeba zaryzykować. Okej, jest sukces. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy sobie jeszcze na nasz magazyn. Mogę sprzedać. 2 do siły. To mógłbym komuś tutaj. Przekazać taki kombinezonik. Cały czas mam to przyzwyczajenie, że klikam lewym przyciskiem myszki, jak chcę przesunąć ekran, i czasami zaznaczam jakiegoś ludka i po prostu go przestawiam. Taki trochę misklik. Za 500 mógłbym to ulepszyć. Chyba trzeba by było. Troszkę tą naszą siłownie poprawić. No właśnie. Prądu zabrakło. Niestety tego na chwilę obecną nie mogę przyspieszyć, więc... Kiepsko, kiepsko, bardzo kiepsko. No tutaj aż 10 minut będzie robić, to jest strasznie długo.
Jakoś tak cicho się zrobiło, trzeba przyznać. Nic się nie dzieje. Jedynie nasza elektrownia jakoś tak sobie spokojnie pracuje. Za 1500, strasznie dużo. Ja mam tylko 500. Ewentualnie tutaj mam tak. Tu mam Athletic Room, tu mam Science Lab. Tylko co z tego, jak i tak nie ma pieniędzy na wybudowanie czegokolwiek. Sekund. Tutaj aż... Okej, dwie minuty będzie kolejna dawka. W tym czasie mogę zobaczyć sobie, co udało mi się tutaj ciekawego odblokować. Jeszcze jakaś tam broń, którą pominąłem. Tak, okej. To oczywiście będą te wszystkie przedmioty do produkcji. No troszkę ich jest, ale nie jest jakoś to mega dużo. Okej, minuty potrzebują. Nie ma problemu, ale w sumie na tym zakończyłbym ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawiliście mnóstwo pozytywnej energii w komentarzach oraz oczywiście jakieś łapki na zachętę do kręcenia kolejnych odcinków. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, hej!